Spora część nowonarodzonych chrześcijan, zachwyconych świeżo poznaną, wspaniałą nowiną, Ewangelią o darmowym zbawieniu w Chrystusie, tak zachwyca się swoją nową pozycją dziecka Bożego, posiadania zbawienia, możliwości zwracania się do Boga Ojca, tatusiu, posiadaniem Ducha Świętego i wszelkimi innymi błogosławieństwami, które spływają na człowieka w chwili, gdy rozpozna w Jezusie swego Zbawiciela i Pana, tak się tym zachwycają, że ta radość przesłania im inne prawdy Pisma Świętego, albo można powiedzieć szerszy kontekst, w jakim Ewangelia do ludzkości dotarła. O ile u młodych wierzących można zrozumieć i nawet wybaczyć to czasowe oddzielanie Chrystusa i Jego dobrej nowiny od całości Pisma Świętego, o tyle, jeśli chodzi o teologię kościołów, które uznają się za chrześcijańskie i odwołują się do Biblii jako do źródła swojego autorytetu, już takiej postawy wyrozumiałości przyjąć nie możemy. O tym przeciwstawianiu czy wyrywaniu Ewangelii Chrystusa z całego kontekstu Pisma Świętego pisze nasza autorka, autorka miesięcznika Idź pod prąd, w ostatnim swoim tekście Miejsce stworzenia w teologii chrześcijańskiej. Bóg odkupiciel to Bóg stwórca. Pani Marta Kuber-Biller, która stale zajmuje się tematyką kreacjonistyczną w naszym miesięczniku, tak opisuje problem, który na wstępie zaanonsowałem. Cytuję. Centralnym przesłaniem chrześcijaństwa jest krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa. Nazywamy to dobrą nowiną, Ewangelią zbawienia grzesznego człowieka dzięki odkupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa. Ale to przesłanie jest elementem dużo szerszej prawdy, która stanowi kontekst do akceptacji, a nawet zrozumienia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Tą szerszą prawdą jest cała opowieść o tym, jak Bóg traktuje ludzkość. Obejmuje ona ujęcie z Księgi Rodzaju o tym, jak Bóg stworzył świat. Pismo Święte nigdy nie oddziela wiedzy o Bogu Odkupicielu od wiedzy o Bogu Stwórcy. Wiele herezji chrześcijańskich próbowało w jakiś sposób oddzielić Boga Stwórcę od Boga Odkupiciela. Chrześcijaństwo się temu sprzeciwia. Dobra nowina Jezusa Chrystusa nie ma sensu, jeśli nie umieścimy jej w ramach całej opowieści o stwórczym i zbawczym dziele Boga, od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia. Jako przykład takiego nierozerwalnego zespolenia prawdy o stworzeniu z prawdą o zbawieniu, przytoczę dwa wersety z samego wstępu Ewangelii Jana. Ewangelia Jana nie bez powodu uważana jest za taką najbardziej, można powiedzieć, filozoficzną z Ewangelii, ponieważ nie tylko przedstawia samą historię Jezusa, kiedy był na ziemi, ale też najbardziej podaje jej taki kontekst, można powiedzieć, filozoficzny. Odwołuje się też do greckich sformułowań używanych przez filozofów. Zaczyna się w pierwszym już wersecie użyciem tego słynnego greckiego słowa logos. Ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić, a o wersetach 10 i 11, gdzie jest mowa o przyjściu Jezusa i właśnie zespoleniu prawdy o zbawieniu z prawdą o stworzeniu. Werset 10 i 11 pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Mamy tutaj kolejne przedstawienie Jezusa, bo cały ten prolog, wstęp do Ewangelii Jana jest przedstawieniem Jezusa, gdzie przedstawiony jest Jezus jako ten, który stworzył świat, przez którego ręce świat został stworzony. Na świecie był i świat przezeń powstał. Dla uwypuklenia tej prawdy zaproponuję Państwu jeszcze inne tłumaczenia. Biblia Gdańska. Na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest, ale go świat nie poznał. I Biblia Tysiąclecia. Na świecie było, w nawiasie słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Widzimy więc, że wszystkie tłumaczenia są tutaj zgodne, jeśli chodzi o rolę Jezusa przy stworzeniu świata i właśnie w tym przedstawieniu Jezusa jest
też ujęta jako ważna prawda, prawda o jego roli w procesie stworzenia świata. Chyba najjaśniej to rzeczywiście Biblia Gdańska tutaj podaje, ale pozostałe, Biblia Warszawska i Biblia Tysiąclecia, też w sposób zrozumiały przedstawiają tę prawdę. Widzimy więc, że autor Ewangelii Jana, który tak można powiedzieć najszerzej, najgłębiej rysuje kontekst przyjścia Jezusa na ziemię, już w samym prologu swojej Ewangelii umieszcza tę prawdę o roli Jezusa w stworzeniu świata. Na świecie był i świat przezeń powstał. W tym kontekście właśnie nabiera szczególnej wagi to, że przesłanie Jezusa, że jego pojawienie się na świecie nie wzbudziło należytej reakcji. Tutaj Jan od razu opisuje bardzo krótko tę reakcję. Lecz świat go nie poznał. Choć przyszedł ten, przez który świat powstał, przyszedł na ten świat, to świat go nie poznał. I dalej rozwija tę myśl w następnym wersecie. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Gdyby Jezus nie był tym, przez którego świat powstał, nie mógłby być nazwany właścicielem świata. A tutaj mamy, do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tutaj pokazany jest ten kontrast, jak bardzo świat jest rzeczywiście pogrążony w złem, w ciemności, w grzechu. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Czyli Stwórca nie został rozpoznany przez stworzenie. Pan, właściciel, nie został przyjęty przez swoich, no, można poddanych powiedzieć, przez swoje dzieło. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Widać więc, że stwierdzenia pani Kuber-Biller, które zacytowałem wcześniej, rzeczywiście mają potwierdzenie nawet w tak krótkim fragmencie Pisma Świętego, że znaczenie Ewangelii, znaczenie dobrej nowiny o zbawieniu jest ściśle związane z całą historią relacji Boga do człowieka, która rozpoczyna się właśnie aktem stworzenia. I Ewangelia Jana na samym początku już odwołuje się do faktu stworzenia, do związku Jezusa ze stworzeniem i w tym kontekście pokazuje, jak bardzo zła była postawa ludzi, którzy nie poznali Jezusa i go nie przyjęli. Dla pocieszenia przeczytam jeszcze następny werset, który mówi o reakcji mniejszości ludzkości, ale o tej reakcji właśnie, której Bóg się spodziewał, o właściwej reakcji na przyjście Jezusa. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.